Dzień dobry, 10 odcinek. No i muszę przyznać, że mam tutaj małe problemy z narzędziami, co oczywiście nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość, z tego względu, że po prostu wolniej mi pracują ludzie. Wybudowałem sobie już trzeci warsztat kowalski, a tutaj trochę poczyniłem takich przygotowań do jednego wielkiego osiedla, więc to będzie po prostu pieśń przyszłości. Tutaj chyba domu nie mogę wstawić, nie. Więc tak po prostu mniej więcej później będzie ta osada wyglądać. No myślę, że dotąd będzie spokojnie mogła sięgać. Natomiast na razie nie ma co tutaj budować, co najwyżej jakieś takie pojedyncze, żeby przynajmniej te dziury zlikwidować. To mógłbym zrobić. Troszkę zapasów mam, więc to też nie jest strasznym problemem. Zwłaszcza, że jeszcze tutaj jakby kazałem ludziom wydobywać kamień, żelazo. No z drewnem na razie problemów jako takich nie ma. Okej, no tutaj sobie spokojnie to drewno wydobywają, ścinają. Wcześniej tutaj jakby wyciąłem cały ten las, bo potrzebowałem po prostu od razu masę drewna. Tak więc, no las się odrodził. To dobrze. Przynajmniej dobrze, że tyle się dzieje. Z tej plantacji niedługo myślę, że będę mógł zrezygnować na rzecz tego, że tutaj powstaje mi kilka większych, tak po prostu na zapas. Problem w tym jest też, że cały czas brakuje mi ludzi. Co spowodowało to, że niestety poziom edukacji masakrycznie mi spadł, bo cały czas przerywałem im naukę. Po prostu potrzeba było rąk do pracy. Więc myślę, że trzeba by to teraz po prostu było nadrobić. Wiadomo, ludzie niewykształceni będą znacznie gorzej pracować. Jak weźmiemy na wykres, no ten 25-letni, to wszystko ładnie mi rosło. I tutaj można powiedzieć, takie dwa kryzysy ludzi nastały, że po prostu trzeba było zamykać szkoły, aby były ręce do pracy. Teraz widzę, że mam 4 studentów. Oni też pewnie ze 2 lata będą się uczyć. Więc co najwyżej mogę po prostu tutaj obcinać z tych kopalni ludzi. Tutaj w sumie całkiem też przyjemne takie mini miasteczko zaczyna powstawać. Okej, 5 studentów. Całkiem dobrze. Te domy powinny się tutaj spokojnie budować. Jestem ciekaw, skąd oni idą. Okej, no większość zaopatruje tutaj ten rejon. Okej, no trzeba troszeczkę przystopować tutaj z wydobyciem. Po prostu brakuje ludzi. A nie chcę cały czas robić sobie głupiego społeczeństwa, które nie będzie wykształcone i które nic nie będzie potrafiło zrobić w życiu. Ja widzę, że sporą część ludzi tutaj jeszcze chodzi, więc mógłbym podłączyć to w taki sposób. I tak samo tą ścieżkę mógłbym po prostu przedłużyć. 88 kamienia, no sporo, ale przez to przynajmniej będą troszeczkę szybciej się tutaj poruszać. Więc ma to swoje zalety. Okej. Niech oni tutaj powoli zaczną mi robić. Tak samo tutaj bym zrobił takie dojście do tego miasta, które już niedługo zacznie mi tętnić życiem. No i mam taką nadzieję.
Okej, czy tutaj bym potrzebował jeszcze jakiś... Może... No nie, ciebie nie zrobię. Okej, no ale może być takie połączenie. Ewentualnie jeszcze mogę tutaj doprowadzić ten kawałeczek. No dobra. Jak już lecimy po całości, to niech się robi. Niech się buduje. Mam też szpital. Na razie 0 pacjentów, więc jest dobrze. 10 studentów, więc moje statystyki powoli powinny zacząć iść w górę. No na razie mam ile? Jeżeli to stanowi 25%, to jakieś 18% wykształconych ludzi. To jest mega słabym wynikiem. Problem cały czas jest też z narzędziami. Po prostu nie ma żelaza. Węgiel jako tako jest. Mógłbym tutaj ograniczyć do jednej osoby. Okej, tutaj zróbmy takich, powiedzmy, 4. Wtedy cały czas jedna osoba będzie tutaj wydobywać ten węgiel. Pozostała część będzie wydobywać żelazo. I znowu jest problem z narzędziami. Niestety, ale brak narzędzi wpływa na tempo pracy mieszkańców, co oczywiście jest bardzo złe, bardzo złe. Mógłby przyjechać, przypłynąć właściwie transport z jakimiś narzędziami, to bym zakupił. Ale na chwilę obecną raczej to się nie stanie. Okej, czy mogę tutaj coś zwiększyć, aby mieć na handel? Dobra, mógłbym, powiedzmy, to. Jak stoimy z beczkami? No, tak słabo trochę. Dobra, mógłbym ze 20 tak mieć na wszelki wypadek, w razie gdyby łódka, która tu do mnie przypłynęła, po prostu chciała kupić troszeczkę alkoholu ode mnie. Okej, tutaj tej papryki mam bardzo dużo. I tutaj tego. Okej, to mogę, myślę, że gdzieś tak do 300. I to też do 300. Okej. Kolejna osoba mi zmarła. Ludzie, przestańcie się uczyć. Zacznijcie w końcu coś robić. Od tych domów raczej powinienem zaczynać budowę. Cmentarze też powoli się zaczynają przepełniać. No z tą budową tych dróg to tak średnio najeżdża. Okej, no ważne, że przynajmniej ciepłych, czy w ogóle ciuchów mam dużo, tylko cały czas problem z tymi narzędziami. 49-50. Okej, no źle się dzieje. 12 osób się uczy. Szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś takiego wskaźnika pokazującego, na jakim etapie nauki są te osoby. Bo to myślę, że bardzo by się przydało. Tutaj też na razie bida z oczyszczaniem tych miejsc. No tutaj robią mi stalowe. W pozostałych dwóch robią metalowe narzędzia. Pytanie, czy nie mógłbym kazać im tutaj też robić stalowych, z tego względu, że węgla mam... Okej. Spoko, przyjmę. Z chęcią. Osoby do pracy się na pewno przydadzą. Brawo. Że teraz potrzebuję szyję. Sporo. Dobra. Musiałbym też zacząć jakieś
kolejne domy, powiedzmy tutaj ta szóstka, niech się zacznie robić, zwiększę do 5 liczbę robotników, tutaj też musiałbym zwiększyć. No cały czas jest kiepsko, okej, no tamci bezdomni marudzą, że są bezdomnymi. Okej, no tutaj jest trochę jeszcze wolnych miejsc. Szału nie ma, ale no trochę jest. Okej, jest kolejny transport. Tylko że teraz problem jest znowu z jedzeniem. Krowy. Okej, no chciałbym... Trochę tak kiepsko, bo nie kupię. Okej, zmniejszmy trochę tempo, żeby ogarnąć, co tutaj jest jeszcze do zrobienia. Tutaj na pewno jakieś pola by się przydały. I więcej osób, które mogą zapewnić jedzenie. Zastanawiam się nad wybudowaniem jeszcze jakichś portów, znaczy przystani rybackich. Okej, tak tuż koło tego. No dobra, się postawiło tak, niech tak będzie. Tu ewentualnie jeszcze drugie bym zrobił. Może tak bardziej blisko tego, wtedy jeszcze... A, i tak będzie bez znaczenia. O, co to jest? Okej, jeden pacjent. No i tak, teraz znowu mam 15 studentów, których jakbym chciał wykorzystać, to musiałbym zamknąć szkołę. Natomiast mój wskaźnik nauki, no po prostu cały czas szybuje w dół. Dwóch pacjentów. Nie jest dobrze. Okej, no te zbiory troszeczkę mi ratują tyłek. Natomiast, no... Nie jest to też dobre rozwiązanie. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby jeszcze zrobienie tutaj jakiś pól pod uprawę. Okej, jedno. Tutaj takie drugie. I tu będzie trzecie. No potrzeba będzie mi takich właśnie trzech dużych pól. Okej, no to już kwestia tylko budowniczych. Więc niech oni tam zadziałają. To, że to na razie budowniczy są zajęci tutaj. A ja można powiedzieć, że mam straszne problemy z jedzeniem. Co nie jest dobrym prognostykiem. Bo zaczynają mi znacznie więcej żreć niż ja jestem w stanie wyprodukować. To jest w granicach 2000. Czyli takie dwie przystanie rybackie plus dwa pola, no powinny załatwić sprawę, tylko że sęk w tym, że na razie to się nie chce budować. Więc muszę wstrzymać to. To też wstrzymam. Okej, no tutaj domy się jakoś tam budują, więc będzie miejsce dla tych wszystkich ludziów, aby mieli gdzie spać. Natomiast co z tymi narzędziami?
Okej, no te stalowe jakby są. Są lepsze, na dłużej starczają, tylko że no też ich produkcja no nie jest zbyt szałowa. Tutaj też mógłbym od razu zrobić produkcję stalowych. Problemem jest to żelazo. Skąd ja mogę żelazo wziąć? No stąd jakby. Czy są jakieś inne miejsca w pobliżu, skąd mógłbym je wydobyć? Już są całkiem dalekie złoża, ale no trzeba sięgać po takie. Przez to tutaj powoli będą mi to wszystko zbierać. Okej, no niech to zbierają, no nie ma innego wyjścia. Tutaj ewentualnie jeszcze takie złoża są. A tak, to zaczyna być po prostu nieciekawie. Jakieś pojedyncze. Okej, no tutaj w miarę jeszcze blisko jakieś są. Nie wiem, czy dobrze robię, że tak po prostu zaznaczam wszystko, co popadnie, bo teraz może być problem w tym, że no nie będzie ludzi, którzy będą to zbierać. No ale trzeba ryzykować. Jakby no na razie jakoś tam to wszystko się trzyma kupy. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale w miarę, tylko że o właśnie. Teraz znowu problem, że nie ma węgla. Okej, dokończ to. Tutaj gdzieś tam powoli zbierają to żelazo, więc no na produkcję narzędzi jako tako będzie. Okej, muszę zmniejszyć troszeczkę Okej, mam 20 studentów. Kurde, chciałbym tych 20 studentów, aby weszło mi na rynek pracy. Niestety nie mogę tego zrobić, bo niewykształceni będą po prostu głupi. A już mógłbym tutaj tych rybaków troszeczkę bardziej przycisnąć do pracy. A potrzebowałbym 8. Bo oni jednak przez cały rok sobie spokojnie łowią. Tam po 500 do 1000 rybek ogarniają. Okej, no tym razem firewood. Oczywiście spowodowane jest to tym, że wolniej pracują. A dwa, że też no za bardzo tutaj jest nie ma z czego. Dlatego chciałbym to wyciąć stąd. Okej, no na razie skupcie się na wycinaniu drzew. Bo drewno jest mi niezwykle potrzebne. Okej, zacznij robić metalowe. Ty jeszcze masz troszeczkę węgla. Okej, no na polach trochę rośnie, więc zaraz zaczną się zbiory. Dobra, mam 4 osoby nowe, więc znaczy 4 osoby do rozdysponowania, więc wszystkich wezmę na chwilę obecną do połowu ryb. W ogóle jak stoimy tutaj? To było, to by mnie ciekawiło. To pokazuje mi tylko food.
A z rybami no stoimy bardzo krucho. No jedzenie w ostatnich takie właściwie mocne wahania mam. I mocny trend spadkowy ostatnio. Co nie jest dobre. Okej, okay, mógłbym jeszcze jedną osobę właśnie przeznaczyć do tego połową. I myślę, że na chwilę obecną to byłoby tyle w tym odcinku, tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!